Jesteś w szatni liderem? O kurde, to trzeba byłoby innych pytać. Sportowo na pewno czuję, że mam bardzo duży wpływ na ten zespół. Miałem swój duży wkład i w awans, i w utrzymanie tego zespołu w Ekstraklasie. Trzeba naprawdę popełnić dużo błędów, trzeba zawalić i bramki, i nie strzelić karnego, i nie strzelić jakichś kluczowych sytuacji, żeby potem umieć sobie radzić ze stresem lepiej. No, mój syn trenuje w młodym Widzewie i ogląda mecze, czasami na stadionie, a jak nie, to w telewizji. Lubi... Tata jest zawsze super, czy czasem powie to jak? Nie. Na razie tata jest chyba tata jest herosem, idolem, nie? Jest w tym momencie. Kiedyś byłem bardzo szybki, dzisiaj już na pewno bardzo poszło daleko. Szybki jeszcze jestem, ale wiadomo, że to nie jest skala Grosika, więc... Do Grosika, gdzie Grosik jest dziesiątką, to ile to będzie dzisiaj? No, między 7 a 8. Witamy serdecznie. Mój dzisiejszy gość widział wielką piłkę, widział też taką małą, zupełnie przaśną. Podbijał Ekstraklasę. Też były takie momenty, że od Ekstraklasy się odbijał, a już po 30 poważnie myślał i chyba nawet liczył na powołanie do reprezentacji Polski. Bartłomiej Pawłowski, witam raz jeszcze. Witam, dzień dobry. Skłamałem? No nie, no gdzieś tam lekko zerkałem na te powołania, ale tak z ciekawości niż z pewności siebie. A w pozostałych kwestiach? Wielkiej piłki, małej piłki? No, trzeba było kiedyś zejść niżej, żeby iść do góry, więc można powiedzieć, że w moim przypadku krok tył, żeby zrobić dwa do przodu, się sprawdził. Podbijanie Ekstraklasy? Odbijanie się od Ekstraklasy? W naszym zawodzie rywalizacja, wygrywanie, przegrywanie, urazy, kontuzje. Są momenty gorsze, są momenty piękne, więc trzeba do tego przywyknąć, trzeba nauczyć się, jak sobie z tym radzić. Zastanawiałem się, jadąc tutaj do ciebie, wiedząc, że ty jesteś dzisiaj, i myślę, że tutaj się zgodzimy, gwiazdą Ekstraklasy, prawda? Albo jedną z gwiazd Ekstraklasy. Czy jesteś też w jakiś sposób, albo czy siebie tak postrzegasz, niespełnionym talentem? Nie wiem, czy niespełnionym talentem. Wydaje mi się, że w tym wieku 18-20 postęp był robiony w miarę regularnie. Gorzej było po powrocie do Ekstraklasy, szczególnie do Lechii. No właśnie, ten powrót. Bo ty mówiłeś, ja nie chciałbym dzisiaj, naprawdę bardzo nie chciał rozmawiać o Maladze, bo już tych wywiadów było tyle, że nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze nowego wyciągnąć. Natomiast jedna rzecz, która mnie ciekawiła. Malaga, sam powiedziałeś o tym w którymś z wywiadów, że chciała, żebyś ty został. Nie dogadaliście się tam, czy kluby się nie dogadały finansowo. Poszedłeś do Lechii, z którą najwidoczniej udało się dogadać, ale między Malagą i między meczami z Barceloną, a Lechią i później nawet rezerwami Lechii jest kolosalna przepaść. Chodzi mi o to, że tam się mieści kilkanaście, kilkadziesiąt lig, kilkaset pewnie różnych możliwości. Znaczy ja nie byłem piłkarzem rezerw Lechii, tylko jak nie zagrałem meczu ligowego, no to wtedy ja i masa piłkarzy schodziła na jednostkę meczową i to jest popularne, więc to jest do dzisiaj. Jeżeli chodzi o Lechię, wydaje mi się, że dzisiaj troszkę inaczej się podchodzi do budowy zespołu i do wydawania pieniędzy. Jest więcej audytów w tym wszystkim, więcej kontroli. Nie wiem, czy do końca był pomysł na to, zapłacono za mnie pieniądze. Grałem w kratkę, jeden mecz słaby, drugi dobry, słaby, dobry. Po czym w ciągu pół roku zmieniło się trzech trenerów. Trener, który mnie sprowadzał, stracił pracę chyba po 10 czy po 11 kolejce. Wiadomo, jak to jest, zawsze każdy trener ma troszkę swoją wizję, inny pomysł na grę, inną taktykę. No i już szybko okazało się, w zasadzie w zimę, że nowy trener chciał. Pokazał listę piłkarzy, którymi jest zainteresowany, klub mu ją zapewnił i gdzieś musiałem szukać swojego miejsca na wypożyczenie. Ale mi bardziej chodziło nie o to, co się działo w Lechii, tylko o to, dlaczego to w ogóle była z twojej strony Lechia. Bo ja rozumiem, że oni zapłacili, oni ciebie chcieli, tak. A ty chciałeś tam? No miałem w tamtym momencie Widzew, który spadł z Ekstraklasy i troszkę mnie to przerażało, że dopiero byłem w zespole z La Liga, a teraz nawet miałbym problem, żeby grać w Ekstraklasie, bo w klub, do którego mam cały czas ważny kontrakt, spada. No i widzę, wiązało się to z bardzo dużymi problemami. Różne limity płacowe, zakazy transferowe, zaległości finansowe, też przewlekłe problemy strukturalne klubu. No i klub rzeczywiście wpadł już w taką turbulencję, w takie problemy, że wszyscy spodziewali się, że lada moment to wszystko po prostu chlupnie. No i tak też się niedługo potem stało. No i w tamtym momencie nie chciałem czekać i czekałem na to, co spłynie. Miałem możliwość właśnie z Lechii, miałem telefon z Legii, ale podjąłem decyzję o Lechii Gdańsk. A Legia to była w ogóle kiedyś dla ciebie poważna opcja? Nie chodzi mi o ich zainteresowanie, ale twoje
podejście? No bo sam mówisz, że Widzew jest głęboko w sercu. Tak uczciwie, to sportowo Legia to zawsze poważna opcja, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu lat to Legia to był zawsze jeden z największych klubów w Polsce, ale z drugiej strony ja też miałem swoje sympatie osobiste, więc to też miało na to wpływ, że w Legii się nie znalazłem. A ile można w takim razie zrobić jakby dla klubu, czy poświęcić klubowi, bo też słuchałem twojej pierwszej rozmowy po powrocie tutaj i ty powiedziałeś, że jasne jest ambicja, jest chęć podnoszenia umiejętności sportowych i cały czas osiągania dużych rzeczy, no ale schodziłeś wtedy do pierwszej ligi. Ja miałem wrażenie, że jednak akcje Bartłomieja Pawłowskiego w tamtym momencie stały wyżej nieco niż akcje Widzewa, jeżeli możemy tak to sobie porównać. Troszeczkę poświęciłeś, troszeczkę ty się bardziej... No zresztą sam mówiłeś o rozmowach z prezesem, jak wyglądały. Prezes był zdziwiony. Znaczy prezes poszedł do wywiadu, do telewizji czy radia i sam o tym powiedział osobiście, że nie spodziewał się, że będę chciał przyjść do Widzewa. Czyli coś poświęciłeś jednak, tak, jakąś lepszą możliwość. Były rozmowy, czy bym nie wzmocnił zespołu po ewentualnym awansie. Ja zacząłem o tym wtedy myśleć. Były pozycje, na których uważałem, żebym spokojnie grał w Śląsku, ale trener podejmował inne zdanie. Szukał dla mnie miejsca na boku obrony. Można zagrać z musu kilkanaście spotkań gdzieś na nie swojej pozycji, bo jest taka potrzeba chwili, no ale zawsze każdy chce grać tam, kiedy i gdzie czuje się najlepiej. W moim przypadku tak nie było. Pamiętam, kiedy przychodziłem do Śląska, to też bardzo długo starano się, żebyśmy znaleźli jakiś wspólny język, żebym do tego Śląska trafił. No i zagrałem na swojej pozycji, nie wiem, 10-12 spotkań, strzeliłem 3 bramki, zmienił się trener i nagle z dnia na dzień wszystko się w mojej roli zmieniło. Są takie momenty właśnie, w których mimo tego, że czujesz, że się starasz i pracujesz na swój sukces, to jest to mimo wszystko za mało, no bo nie czujesz satysfakcji ze swojej roli, jaką pełnisz w zespole. Ja chciałem wrócić do miejsca też, w którym będę czuł się swobodnie, a Widzew to było takie miejsce. Prezes Drusz też w tamtym momencie wiedział o propozycji dla mnie z Turcji, którą miałem. No i bardzo mocno się zdziwił właśnie, że decyduje się na Widzew, no ale to wydaje mi się, że to było wtedy udane małżeństwo. Ale trochę uciekasz od odpowiedzi na to pytanie, czy to było tak, że z tej dziecięcej miłości, z tej pasji do Widzewa rezygnowałeś z rzeczy, które tak na zdrowy rozsądek, jakbyśmy sobie zrobili tabelkę. Właśnie starałem się to powiedzieć, że miałem lepszą ofertę finansową na pewno z Turcji, ale zdecydowałem się na temat przyjścia do Widzewa, więc wydaje mi się, że to wyczerpuje odpowiedź na to pytanie. A ty jesteś dzisiaj, czujesz się, jesteś w szatni liderem? O kurde, to trzeba byłoby innych pytać. Sportowo na pewno czuję, że mam bardzo duży wpływ na ten zespół. Miałem swój duży wkład i w awans, i w utrzymanie tego zespołu w Ekstraklasie. Wydaje mi się, że naturalną sprawą jest, że liderzy kształtują się nie poprzez gadanie. Ja też nie lubię przed meczem szczególnie bardzo się udzielać, bardziej staram się koncentrować na przygotowaniach do meczu. I widzę, że w aktualnej sytuacji nie mamy problemu w szatni z kimś, kto próbuje gdzieś się ustawić w jakiejś funkcji lidera, z jakiegoś nadania. Raczej mamy naturalnie to przychodzi. Zespół, który koncentruje się na realizowaniu swoich marzeń i swoich aspiracji sportowych, a lider będzie zawsze pomagał zespołowi na boisku. Okay. Czyli nie było w tobie takich aspiracji, chodzi mi wiesz, o cechy charakteru? Są takie osoby, które lubią się podpompować. Wiem, do czego zmierzam, że ktoś chce i próbuje zaistnieć, coś powiedzieć, żeby gdzieś tam go docenili tym, że coś... Krzyknąć. Tak, tak. Nie. To raczej, jeżeli w ten sposób było sformułowane pytanie, to nie. Okej, okay. A twoja mentalność i to, jak się zmieniała na przestrzeni lat? Bo powiedziałeś w którymś z wywiadów, że były takie czasy, że gorzej trenowałeś, że to wynikało z frustracji, tak, z tego, że, tak. Że grałeś słabiej, nie? Gdzieś jako młody chłopak, kiedy miałem jakieś niepowodzenia, czy na przykład zdarzała mi się jakaś kontuzja, czy uraz, bardzo ważne jest, żeby w tym wieku ktoś miał też jakieś wsparcie. No ja tego wsparcia też nie zawsze miałem w klubach, w którym byłem i też sam nie potrafiłem sobie
do końca zawsze w każdej sytuacji pomóc i z perspektywy czasu wiem mniej więcej, co było nie tak i do czego można było podejść troszkę lepiej. Na pewno przejmowanie się każdym kolejnym nieudanym jakimś zagraniem czy meczem nie ma najmniejszego sensu, bo tych meczów w karierze jest tak dużo, że trzeba naprawdę popełnić dużo błędów, trzeba zawalić i bramki, i nie strzelić karnego, i nie strzelić jakichś kluczowych sytuacji, żeby potem umieć sobie radzić ze stresem lepiej i po latach jestem na pewno o te momenty mądrzejszy, a z perspektywy czasu dzisiaj mogę tylko podobnie piłkarzom, którzy borykają się z takimi problemami, które ja miałem w ich wieku, po prostu doradzić, żeby umieli sobie poradzić z tym lepiej niż ja. Okej, bo to teraz to brzmi inaczej, jak tłumaczysz bardziej o stresie, o doświadczeniach pewnych trudnych, natomiast ja miałem takie wrażenie też, że gdzieś zwracałeś na to uwagę, że kiedy byłeś młodszy, to nie zawsze to był taki profesjonalizm na 1000%. Ja miałem wręcz przeciwnie, że u mnie tego treningu w pewnych momentach było za dużo, że gdzieś nie umiałem tego balansu złapać, odpocząć. Czasami były ciężkie zajęcia, ja jeszcze sobie gdzieś tam szedłem na jakąś siłownię, czy gdzieś jeszcze jakieś miałem inne uzupełniające ćwiczenia, czy dłużej w klubie siedziałem. Przegięcie trochę. Tak, to ta głowa cały czas, myślałem, że jak będę jeszcze ciężej, jeszcze więcej, do tego jeszcze jakieś gdzieś cały czas interesowałem się różnego rodzaju dietami. Jeżeli człowiek za dużo o tym myśli, to potem już po prostu trzeba mieć też odskocznię, trzeba mieć moment, w którym nie myślisz o pracy. To, że ja jestem w pracy kilka godzin dziennie w treningu i potem jeszcze uzupełniam sobie, idę na siłownię, a oprócz tego jeszcze idę na chatę i sobie półtorej godzinki czy dwie godzinki jakiś mecz obejrzę, w pewnym momencie zrozumiałem, że tego już jest troszkę za dużo, że trzeba też realizować się trochę w innych aspektach. A jak ci urodziło się dziecko, urodził się syn? No właśnie, to był ten moment, który bardzo mi pomógł, że ta piłka już nie była cały czas tak obsesyjna, nie byłem tak skoncentrowany tylko i wyłącznie na piłce, tylko też znajdowałem momenty, w których mogłem odskoczyć od tego wszystkiego, mogłem się poświęcić w innej roli i to były takie momenty, kiedy ja autentycznie, nawet robiąc coś, opiekując się synem, pomagając czasami żonie w różnych aspektach, to ja odpoczywałem też, nie myśląc o piłce i to zrozumiałem też, to były te momenty, kiedy dało mi dużo. A była też taka zmiana, takie przeładowanie priorytetów, bo ja też mogę mówić z własnego doświadczenia, ale też z osób, z którymi rozmawiałem, wiesz, często rzeczy wydają nam się ważne, praca czy sport i tak dalej, ale później kiedy, nie wiem, dziecko choruje albo kiedy dzieje się coś naprawdę poważnego, no to wtedy doświadczasz i dużo większego stresu i później spotykając się z taką szarą codziennością podchodzisz do tych problemów codziennych troszeczkę chyba lżej, nie? Troszeczkę mniej pewnie waży rzut karny nawet w ostatniej minucie, kiedy przeżyłeś jednak coś dużo poważniejszego, co naprawdę ma wpływ na twoje życie. No ale musimy pomyśleć, jaki rzut karny, jak rzut karny na pewno mistrzostwa albo utrzymanie, to też jest inny rzut karny niż jak grasz już o pietruszkę. Więc każdy moment stresujący ma na nas jakiś wpływ, ale nie da się ukryć, że rzeczywiście doceniam teraz po latach te momenty, które przeżyłem też, nie koncentrując się tylko na piłce, jak wspomniałeś, też w szczególności na temat mojej rodziny, bo daje to pewną odskocznię, daje to pewną percepcję, że mogę ocenić właśnie, że nie jest długofalowo tak istotne popełnienie błędu sportowego, zawodowego, kiedy ma się o wiele poważniejsze czasami gdzieś swoje prywatne. Synek ma 5 lat, prawda? Tak, tak. Gadacie o piłce? No mój syn trenuje w młodym Widzewie i ogląda mecze czasami na stadionie, a jak nie, to w telewizji. Emocjonuje się tym. Lubi... Tata jest zawsze super, czy czasem powie tato jak? Nie. No, na razie tata jest chyba idolem jest w tym momencie. Samo to, że gram, to już go bardzo ekscytuje, a jak strzelę bramkę czy komuś podam i on to zobaczy, że coś fajnego wyszło, to często potem mówi tata, chodź może coś potrenujemy, sam się tym interesuje, więc ma to taki pozytywny wpływ, ja się z tego cieszę, że w jakiś sposób mogę być dla niego też inspiracją i cieszę się, że on też ma taką pasję, że chce ze mną też spędzić czas, bo jemu się podoba to, co ja robię. A znając to, jak wygląda życie piłkarza, no bo znasz już to bardzo dobrze, to jakie są plusy i to, jakie są też minusy, jakie są koszta, to życzyłbyś mu, żeby też przez to przechodził? No, piłka to jest naprawdę piękny czas. To w pewnych aspektach to jest przedłużone dzieciństwo. Masz kumpli w szkole, potem w liceum, niektórzy idą na studia, masz cały czas swoje środowisko, budzisz się w momencie, kiedy idziesz do
gdzieś do pracy, gdzie wiadomo, już pracujesz po ileś tam godzin dziennie i masz tylko na przykład wolne w weekend. Mamy troszkę inaczej, my pracujemy codziennie, ale jesteśmy cały czas ze sobą, więc klucz jest, żeby też ci ludzie, którzy pracowali, widzą się codziennie, wszystkie weekendy prawie w roku zajęte, żeby oni się między sobą lubili. To jest ta zwana atmosfera, o której często się opowiada w Ekstraklasie, gdzieś w różnych wywiadach, w różnych show. I to rzeczywiście ma w dłuższej perspektywie ma kluczowe znaczenie, no bo jak widzisz ciągle te same twarze, tych samych ludzi, wspólnie na przykład się mecze przegrywa i teraz widzisz znowu tych ludzi, z którymi dopiero przegrywałeś mecze, to może naprawdę usiąść na głowę. Każdy jest każdym troszkę zmęczony, każdy staw wpada w jakiś kryzys, a w tych momentach ważne jest, żeby właśnie się złapać, gdzieś wyskoczyć, czy iść na jakąś przysłowiową kolę, czy na bilarda, na cokolwiek spędzić czas i ta ekipa znowu wyzwala w sobie tą pozytywną energię i znowu to lepiej potem wygląda na boisku. Także rzeczywiście sama ta sympatia z szatni, sympatia z czasu wolnego, też chłodna głowa, odskocznia, jaką mamy od swojej rodziny, czy od swoich kumpli gdzieś prywatnie, też ma duże przełożenie na potem, jak to funkcjonujemy na boisku. No dobra, ale to są też te trudniejsze rzeczy tak naprawdę, no bo jeżeli nie macie w każdy weekend, jeżeli są też takie momenty w karierze, jak sam mówiłeś przed pójściem do Jarocina, że no już ci się to właściwie nie kalkulowało nawet finansowo, no to czasami pójść do pracy od 8 do 16 i wiedzieć, kiedy dostaniesz pensję, że na pewno ją dostaniesz, a nie tak jak bywało w różnych miejscach. Słyszałem masę opinii też od piłkarzy, że kurde, my tak mamy w całym roku, nie mamy nic wolnego, cały czas trzeba pracować, codziennie jesteś, jeden, drugi trening, potem wiadomo, nie możesz sobie pozwolić na wszystko, ktoś sobie idzie z kumplami na piwo, ty nie możesz iść na piwo sobie z kumplami, bo musisz się pilnować, masz przygotowana do meczu, to nie jest to samo. Potem weekend masz zajęte, jesteś na wyjeździe, żona siedzi sama gdzieś tam z dzieckiem w domu. Jest dużo poświęceń? Jest dużo poświęcenia, ale są naprawdę fantastyczne, piękne chwile. No ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy z tego, co ja robię. Mi moja praca daje bardzo dużo satysfakcji sama w sobie. A no są różne motywacje, wiadomo, kogoś motywuje osiągnięcie sukcesu, ktoś chce grać w reprezentacji, są tacy pewnie, których motywują pieniądze, są tacy, których motywuje to, że będą pokazywani gdzieś w telewizji, każdy niech ma swoją motywację, ale rzeczywiście lata spędzone w piłce, to ja z perspektywy czasu to muszę powiedzieć, że to była świetna decyzja, więc jakby mój syn chciał, to ja na pewno bym go bardzo wspierał. Okej, no dobra, no to skoro to jest przedłużenie dzieciństwa, to dzieciństwo, mi się wydaje, kończy się w momencie, w którym dorastasz, tak? Stajesz się dorosłym. No dorosłeś już? Nie, jeszcze gram w piłkę. No właśnie, jak skończę grać w piłkę, no to będzie egzamin teraz. Już było wiele przypadków ludzi, którzy zawodowo uprawiali sport i mamy książki o tym, artykuły, reportaże o spektakularnych upadkach. Ludzi, którzy nie potrafili poradzić sobie potem w życiu po piłce nożnej, czy po sporcie, po jakimś tenisie, czy po czymś innym. Także gdzieś po 30 trzeba już lekko myśleć o tym, jak się przygotować, jak się rozwinąć, żeby coś robić po tym życiu. No a ty chyba myślisz już od dawna, bo kojarzy mi się, że spotkania biznesowe, że biznesy już się też powoli kręcą. No ja już jako młody chłopak gdzieś interesowałem się trochę, czy właśnie rozmawiałem z ludźmi, którzy zarabiali pieniądze, z jakimiś znajomymi, którzy odnosili jakieś mniejsze sukcesy, zakładali jakąś firmę, patrzyłem jak rozmawiałem z nimi, patrzyłem jak dojrzewają, jak się rozwijają i interesowało mnie to bardzo, bo byłem świadomy tego, że w pewnym momencie ja będę musiał się obudzić w tej rzeczywistości i będę też musiał jakieś ruchy, jakieś decyzje podjąć. Także gdzieś tak, no jakieś takie podstawowe... Jest druga noga finansowa. Tak, na dzień dzisiejszy już w jakiś czas operuję i myślę na tym, jak operować swoimi finansami, żeby nie, albo żeby tego bez sensu nie wydać, albo żeby bez sensu nie leżało i żeby tego inflacja nie zżerała. Nie pogadaliśmy jeszcze o piłce. Twoje ostatnie mecze to są no, bardziej po kontuzji epizody, ale epizody na ciekawej pozycji w środku pomocy. I sam mówiłeś o tym, że to nie jest problem, że to też jest po części pozycja ofensywna, ale patrząc na to, jak zwłaszcza w tej głębszej defensywie biegaliście w meczu z Lechem ostatnio, to miałem takie wrażenie, że Pawłowski na 16, 18, 20 metrze to jest troszeczkę gość zgubiony, a Pawłowski na 16, 18, 20 metrze od bramki przeciwnika, w momencie kiedy tam się przemieszczałeś, zwłaszcza przy golu, no to jest tygrys znowu, to tam mapa była już z powrotem u ciebie. No tak, no ale sam mówisz, że gdzieś epizody zagrałem, więc żeby nauczyć się pewnych automatów, to trzeba też troszkę czasu i to potrzeba też mieć możliwość, żeby tych ileś meczy rozegrać, nabrać tego doświadczenia. To, że mam dzisiaj 31 lat skończone, to cały czas się uczę. To nie jest tak, że ja z perspektywy czasu ja mogę kogoś, kto ma 25 lat, ale gra na nominalnie swojej pozycji, ja mogę czegoś jego od niego
wymagać, to raczej on może mi coś pewne rzeczy pokazać, więc to jest też jakby po to jest zespół, żeby każdy od każdego się uczył. Trener też widzi mnie na tej pozycji w ostatnim czasie, daje mi tam minuty, żebym zagrał po kontuzji. Mało tych treningów na razie odbyłem naprawdę, bo przed meczem z Ruchem nie odbyłem, a teraz w tygodniu dopiero trenowałem przed Lechem. Także na pewno jest jeszcze są aspekty, które mogę poprawić, a okres przygotowawczy to będzie moment, w którym będę mógł, jeżeli trener będzie mnie tam widział, czegoś się nowego nauczyć, a może wrócę na swoją pozycję. A abstrahując już trochę od tej pozycji, a bardziej tak podejść do tego ogólnikowo, podchodząc do tego ogólnikowo, w tobie jest już po 30 dalej taka chęć uczenia się? Wiesz, chodzi mi o to, jakby no nie robiąc z ciebie, ani też ze mnie, bo jesteśmy w podobnym wieku staruszków, ale często jest tak, że w momencie, w którym kończysz edukację, nie wiem, studia, szkoła i tak dalej, czy już stajesz się profesjonalnym piłkarzem, no to ludzie się zatrzymują w rozwoju. A to nie wiem, ja się uczę cały czas i lubię języki i tyle lat już w Hiszpanii mieszkam i do dzisiaj sobie pewne rzeczy powtarzam i czasami w wolnym czasie się uczę, czy przy okazji piosenek, czy przy okazji jakiegoś filmu, czy nawet jakiś artykuł sobie po hiszpańsku przeczytać, żeby coś sobie odświeżyć. I tak samo z piłką, to że byłeś w czymś dobry, ale przez jakiś czas tego nie praktykowałeś, to nie będziesz tym dobry, musisz cały czas trenować. Tak samo jest czy ze stałym fragmentem gry, czy z wykończeniem w polu karnym. Napastnik, żeby strzelał gol, musi ciągle na treningu strzelać gole. Inaczej nie będzie miał tej skuteczności. I tak samo jest w innych sytuacjach na boisku, pojedynki. Jeżeli nie będziesz na treningu miał pojedynków w defensywie, jeden na jeden, to nie będziesz miał tej piłki odbierać. Będziesz albo faulował, albo gdzieś tam, nie wiem, będziesz ogrywany, więc trzeba do tego podejść, żeby zbudować swoją dobrą formę, to trzeba regularnie przez pewien okres powtarzać pewne zachowania i tak samo jest przy nowych pozycjach. Dostajesz nową pozycję, masz nowe zachowania, musisz się w pewien sposób tego albo nauczyć, albo sobie to przypomnieć. A jak ty widzisz siebie jako piłkarza w następnych latach? No bo sam mówiłeś o tym, że kiedy byłeś młodszy, kiedy byłeś w juniorach, no to było często laga na Pawłosia, prawda? Najszybszy, rzucali piłkę, ścigałem się, strzelałem gola. No też najszybszy już za chwilę nie będziesz, albo nie, już powoli nie jesteś. Już jest ciężko, nie? Nie, no kiedyś byłem bardzo szybki, dzisiaj już na pewno bardzo poszło daleko. Szybki jeszcze jestem, ale wiadomo, że to nie jest skala Grosika, więc pewnie szukam innych rozwiązań. To od 1 do Grosika, gdzie Grosik jest 10, to ile to będzie dzisiaj? 7? No, między 7 a 8 może. Okej. Także wydaje mi się, że muszę też patrzeć na inne aspekty, stąd może też gdzieś możliwości, żeby wykorzystać swoje inne umiejętności na innych pozycjach. Mm-hmm. No i na jakich? No, między innymi na przykład w środku. I tak to widzisz rzeczywiście? Wiesz, chodzi mi za rok, za dwa, Bartłomiej Pawłowski będzie na przykład, nie wiem, 8? Może tak być, dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Dzisiaj na razie odbyłem trzy treningi odbyłem na 8. Dziesiątką już byłem, grałem już na 10. Ale taka w starym stylu, wiesz, człapiąca, nisko getry. Nie, to te czasy już minęły, już to nigdy nie wróci. Dzisiaj już ta intensywność jest tak duża, że nie można sobie pozwolić na to, żeby jeden gościu odpoczywał sobie, żeby cały zespół pracował, żeby dać mu piłkę dwa razy w meczu, żeby albo strzelił gol, albo po prostu komuś podał. Dzisiaj już jest gra tak szybka, że trzeba być cały czas skoncentrowanym, bo jeden błąd kończy się bramką, no i widać, że Lech po prostu strzelił nam bramkę wyrównującą w ostatnim spotkaniu. Odkrył się, ram pam pam, jedna druga akcja i wygrywamy, także dzisiaj trzeba być czujnym cały czas, więcej niż 10 minut. Janusz Niedźwiedź. To jest trener, który zmienił bardzo mocno twoją karierę, zwłaszcza na samym początku, prawda? No tak, miał duży wpływ, bardzo duży. I miał też duży teraz, sam o tym mówiłeś, że pewnie bez niego by się to wszystko, już chodzi mi o tę edycję twojego pobytu tutaj w Widzewie, nie udało. Oglądając serial o Widzewie miałem wrażenie, że bardzo dużo jest o motywacji, o kibicach, o podejściu do meczu, a mało jest takich aspektów czysto piłkarskich, taktyki i tak dalej. Czy to jest kwestia tego, co pokazano w serialu? Czy to jest jednak podejście trenera do tematu? Nie, serial musiał pokazywać emocje, serial musiał podobać się ludziom. Mieliśmy informację, że porównywalnym serialem był chyba o Sunderlandzie robiony, jeżeli dobrze się przypominam sobie. I że on był troszkę z innej perspektywy pokazany i bardzo dużo było tam życia w klubie, pracowników klubu. I tutaj chciano też trochę wyjść z emocjami, wyjść do kibiców, żeby to się sprzedało przede wszystkim, bo to musiało się podobać ludziom, żeby ten serial na siebie zarobił. To była produkcja, która też sporo kosztowała. Ekipa była z nami cały rok na różnych wyjazdach, byli z nami na obozach, więc pewnie budżet był też dość wysoki przy takiej produkcji.
To było dużo też wycinek, dużo takich sytuacji, które musiały być kontrowersyjne, żeby te emocje występowały. Tak, było czasami tak, że naprawdę było bardzo spokojnie, ale padło jedno czy drugie słowo gdzieś niecenzuralne i dokładnie to słowo było pokazane i tworzyło to pewne wrażenie, że jest nerwowo, a na przykład tak nerwowo nie było. Mhm. A jak jest twoje przemyślenie po całym właśnie roku funkcjonowania z kamerami? Pierwszy miesiąc był trudny, trochę byliśmy skrępowani, widziałem, że niektórzy chłopaki się dość czaili przy kamerach, ukrywali, bardzo do tego oficjalnie podchodzili, jakby wypowiadali się do kamery, że byli tacy spięci, ale po miesiącu już był taki luz, że ciągłe żarty, gdzieś podpuszczanie się, my ich, oni nas, gdzieś wchodzili w różne sytuacje, gdzie straszyli nas, że nas nagrywają, gdzieś my tak się dopiero orientowaliśmy, że oni tutaj są jednak, a potem to już nikt niczego nawet nie zauważał, bo to już było tak naturalne, że w zasadzie dziwnie się czułem, jak już skończyli nagrywać, że ich nie ma, niż jak byli. A jak się czułeś, kiedy trenera Niedźwiedzia pożegnano? No, była to sytuacja trudna dla mnie, ale no już w mediach się mówiło od jakiegoś czasu o tym, więc świadomie do tego podchodziłem, że ten czas wydawało mi się, że może nadejść. Nie wiem, z czego to wynikało, nie sądzę, żeby w tamtym momencie wyniki zespołu były tak złe, ale atmosfera była bardzo napięta właśnie przez te różne przekazy medialne, bo my na przykład w dzień meczu dowiadywaliśmy się, powstał artykuł, że trener zaraz traci pracę i to potem miało też na pewno wpływ na nasze poczynania na boisku czy w treningu, bo to nie jest komfortowe, kiedy wiesz, że widzisz kogoś kolejny dzień i z nim pracujesz, wiele mu zawdzięczasz, on liczy na ciebie, a mimo wszystko czujecie, że to jest za mało, bo lada dzień już wszyscy już gdzieś tam gadają, może nie wszyscy, ale jakaś część ludzi, dziennikarzy pisze i szuka też może czegoś, co by się klikało, tworząc pewne napięcie nerwowe. I tak do tego moim zdaniem doszło, że było takie napięcie, które już cały czas rosło i przechyliło czary goryczy. A to dotknęło cię w jakiś sposób, to zwolnienie osobiście? No bo sam mówisz, że byłeś związany, czy jesteś związany z trenerem jako osobą. Podchodzi się do tego osobiście, czy jednak praca to praca? Ja podchodziłem trochę osobiście, bo to był człowiek, dla którego też w jakimś procencie przedem do Widzewa był mu bardzo ufałem. Wiedziałem, że jak on mi powie pewne rzeczy, to że tak po prostu będzie, miałem zaufanie. No i dzisiaj tak jest, że zdarza się, że rozmawiamy gdzieś przez telefon przy różnych okazjach jakichś, czy wydarzeniach prywatnych, urodzinowych sobie składamy życzenia. Także wydaje mi się, że niedługo trener Niedźwiedź wróci do pracy w Ekstraklasie i jeszcze niejednemu klubowi pomoże. Ale wydaje ci się, czy wiesz, skoro rozmawiacie? Nie, rozmawiamy, ale ciężko jest mi powiedzieć. Zakładasz? Zakładam, bo okienko gdzieś tam będzie się zbliżało. Pewnie będą, zawsze są jakieś ruchy na karuzeli trenerskiej. Nie pamiętam okienka, żeby nie było ani jednej zmiany trenerskiej, więc wydaje mi się, że gdzieś z perspektywy czasu swoich osiągnięć w Widzewie będzie też rozpatrywany do pracy w innych miejscach. A co zmienił Daniel Myśliwiec po przyjściu tutaj? No zupełnie naszej gramy. W ogóle inny system, inne podejście do gry, inny rodzaj pressingu, inne rozwiązania ofensywne. Muszę powiedzieć, że zmian jest bardzo dużo. No tak, tylko że sam powiedziałeś, że ta atmosfera to był problem. Napięta atmosfera na końcówce, nie? Nie, napięta atmosfera była przez sytuację medialną. Okej. A w zespole, wiadomo, zawsze jest tak samo. Kiedy są wyniki, wszystko jest pięknie, każdy się uśmiecha. Klucz to jest wtedy, że kiedy nie ma tych wyników, żeby gdzieś ten zespół sam w sobie się złapał, żeby znalazł albo siłę, albo pozytywne emocje, żeby się zebrać znowu do walki, do zdobywania punktów. 13 listopada skończyłeś 31 lat. I normalnie, gdybyś pracował w biurze, no to mówilibyśmy o kolejnych awansach i o zbliżaniu się do tego złotego wieku najwyższych zarobków. Dzisiaj to już będą coraz częściej wywiady z pytaniami na koniec, co dalej. Ale zanim cię oczywiście zapytam, co dalej, to zastanawiam się, czy w twoim wieku, z twoim stażem, z tym, co przeżyłeś, marzy się jeszcze w piłce o czymś? Zawsze się marzy. O wszystkim marzy się, o kolejnym z wygranym fajnym meczu, czy na Lechu, czy na Legii. W perspektywie czasu myśli się o sukcesie z klubem, którym się reprezentuje, a największym marzeniem oczywiście jest występ w reprezentacji, więc z mojej perspektywy, ktoś, który na reprezentacji myśli o tym, żeby pojechać na mundial. Wydaje mi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Okej, ale są takie rzeczy, które już wiesz, że tobie się nie przydarzą? No wiesz, no, może być ciężko. Masa rzeczy jest. No może być ciężko, żeby do Realu na przykład trafić. Pewnie Ligi Mistrzów nie wygram, więc no do Realu też nie trafię. No więc są rzeczy, które wiem, że się nie wydarzą, ale są rzeczy, które dalej wierzę, że mogą się wydarzyć i one mnie napędzają sportowo i między innymi występ reprezentacji dalej liczę, że pewnego dnia, mimo tego, że szanse na pewno z wiekiem spadają, bo
debiutuje się raczej w młodym wieku niż po 30, ale różne przypadki w piłce były, więc ja cały czas wierzę w siebie i w swoją pracę i w to, że będę dalej się rozwijał i że będę w stanie pomóc w jakiś sposób, jeżeli dostanę taką szansę. A jak już skończysz, to podejrzewam, że te biznesy, które masz, ruszą mocniej, to będziesz, co, będziesz to, patodeweloperem chyba to będziesz, nie? To nie są jakieś biznesy, które mi szczególnie mocno zaprzątają głowę, bo ja się skupiam na piłce, to są sprawy dodatkowe. Będę tak naprawdę dopiero w stanie się mógł otworzyć na coś, jak skończę grać w piłkę, bo praca jest tak absorbująca, że każdego dnia jestem od samego rana w pracy i dzisiaj mam na przykład dwa treningi, a jeszcze będę odbierał dzisiaj syna i jeszcze z nim pewnie będę trochę siedział, a jeszcze trzeba byłoby go gdzieś podwieźć na zajęcia dodatkowe, a tu trzeba spędzić czas też z żoną, więc a w weekend znowu mamy mecz, albo co drugi weekend wyjeżdżamy, więc nie mamy dwa dni, więc jakbym miał jeszcze skupić się na biznesie i coś tworzyć, to nie miałbym czasu, żeby to wszystko pogodzić. No dobra, no ale jak skończysz karierę, to ten biznes ruszy, czy będzie najpierw plażyczka? Mam nadzieję, będę musiał z czegoś żyć. Nie dorobiłem się takiego majątku, żebym mógł się położyć i nic nie robić i sobie z tego żyć, bo... No nie grałem też w jakichś klubach, które spektakularnie na arenie międzynarodowej płaciły, więc mam pewien kapitał. Przede wszystkim moim kapitałem jest wiedza, też poznałem wielu ludzi, ale będę starał się właśnie coś po piłce zainwestować, żeby gdzieś nie mieć tego kryzysu, który z książek czy z filmów możemy zobaczyć o sportowcach, jak już wspomniałem, którzy zakończyli swoje sportowe kariery, a nie mieli od razu pomysłu na siebie. Tego będziemy życzyć. Bartłomiej Pawłowski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.